Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska, rozpoczynamy informacje dnia, zapraszamy. Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu, a nie w najbliższy czwartek, Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej zatwierdzi listy wyborcze. W partii premiera Ewy Kopacz trwa walka o jak najlepsze pozycje, o czym świadczy list wystosowany do Kopacz przez poseł Iwonę Śledzińską-Katarasińską. O zawirowaniu, jakie panuje w Platformie Obywatelskiej w związku z obstawieniem list wyborczych, informowaliśmy już w niedzielę. Najpierw poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska zrezygnowała z obsadzenia jej na łódzkiej liście PO, co miało być wyrazem niezadowolenia z odległego, zaledwie czwartego miejsca. Teraz Śledzińska-Katarasińska zamierza przekazać premier Ewie Kopacz krytyczny list, bo jej zdaniem lista w Łodzi została poukładana w niezrozumiały sposób i sprzyja wewnętrznym walkom. Platforma jest partią bardzo demokratyczną i my zawsze podczas tworzenia list, no jednak jakąś ilość krwi musimy sobie upuścić i tak jest we wszystkich ugrupowaniach, które próbują tę procedurę przejść w sposób demokratyczny. Tłumaczyła rzecznik sztabu wyborczego PO poseł Joanna Mucha. Presja ze strony doświadczonych polityków ma jednak przynieść korektę ułożonych list, o czym świadczy przesunięcie terminu Rady Krajowej Partii. Zmiany mają dotyczyć także wyborczych jedynek. Jeszcze w niedzielę niemal pewne było, że listę w Sieradzu otworzy Andrzej Biernat, którego oświadczenie majątkowe kwestionuje CBA. Wczoraj wieczorem w stacji TVN24 Biernat poinformował, że nie będzie otwierał listy wyborczej. Również większość osób, które były na pierwszych miejscach list 4 lata temu, ma ustąpić nowym twarzom. Od 1 września przestaną kursować międzywojewódzkie pociągi Interregio. Spółka ma poważne kłopoty finansowe. W ubiegłym roku zanotowała stratę ponad 5 milionów złotych. Niestety, to oznacza spore kłopoty nie tylko dla firmy, ale przede wszystkim dla pasażerów. Ze względu na niskie koszty biletów, pociągi Interregio cieszą się dużym zainteresowaniem pasażerów. Wiele osób podróżuje nimi także do pracy. Niestety, już od 1 września to się zmieni. Interregio zniknął z polskich torów. Powód? Straty, jakie zanotowała spółka, sięgają 5 milionów złotych. To oznacza kłopoty z dostaniem się do pracy czy szkoły dla wielu podróżujących. Ale nie tylko. Sytuacja spowoduje także utratę wielu miejsc pracy. Tymczasem, tak jak Intercity ma zawarte umowy z rządem na dofinansowanie pociągów, tak samo przewozy regionalne mają umowy z samorządami dofinansowujące przewozy w granicach województw. Natomiast pociągi Interregio nie otrzymywały żadnego dofinansowania i przynosiły ogromne straty dla samej spółki, mówi Leszek Miętek, przewodniczący Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych. Odwołanie tych pociągów, ono się jak gdyby mieści w tym procesie restrukturyzacji w tej chwili spółki przewozy regionalne, ale ono jest efektem zaniechań i zaniedbań rządu w reformie patologii w obszarze przewozów regionalnych. Już dawno należało zmienić ustawę o usamorządowieniu przewozów regionalnych, dodaje Leszek Miętek. My od dawna mówimy, że tą ustawę trzeba zmienić. Trzeba zmienić źródła finansowania do tych przewozów regionalnych i przede wszystkim skonsolidować przewozy regionalne w ramach jednego holdingu w taki sposób, ażeby dać spójną ofertę przewozową dla podróżnych. I wcale nie w granicach województw, tylko między skupiskami ludzkimi. Z tym parlamentem i z tym rządem się nie zrobi już nic. Jeszcze pod koniec 2014 roku kursowało około 60 pociągów przewozów regionalnych, łączących największe miasta wojewódzkie. Politycy Prawa i Sprawiedliwości z województwa zachodniopomorskiego domagają się zaległej rekompensaty za upadek Stoczni Szczecińskiej. Jak mówią, Platforma Obywatelska nie wywiązała się z obietnic, bo z 12 milionów złotych do Szczecina trafiło jedynie 50. Trwa wakacyjna kampania wyborcza premier Ewy Kopacz. Szefowa rządu odwiedza poszczególne regiony i miasta. Na panią premier czeka także Pomorze Zachodnie. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości nie chcą jednak kolejnych obietnic, ale realizacji tej złożonej przez byłego premiera Donalda Tuska. Wówczas padła obietnica rzekomej rekompensaty za likwidację Stoczni Szczecińskiej. Szczecin miał dostać 200 milionów złotych. 200 milionów, szanowni państwo, to tak woli przypomnienia, to kwota, jaką rząd Platformy Obywatelskiej płacił za kilometr wyrobu autostrady podobnego ponad Warszawę, na drodze S8. Dokładnie 200 milionów kosztował jeden kilometr tego odcinka. Za 200 milionów ten rząd, te rządy chciały sprzedać 6 narodowych uzdrowisk, w tym takie uzdrowiska jak tutaj na Pomorzu Zachodnim, Świnoujście czy Kołobrzeg. Czyli równowartość jednego kilometra wyrobu autostrady podobnego w postaci tej drogi S8, miała tutaj trafić na Pomorze Zachodnie na inwestycje infrastrukturalne jako rekompensata za
zlikwidowaną Stocznię Szczecińską. Do Szczecina do tej pory trafiło 50 milionów złotych. Miasto wciąż czeka na zaległe pieniądze. Do tej pory z tych 200 milionów, które miały poprawić infrastrukturę drogową wokół Szczecina, zostało wykorzystane 48 na Czebusz-Dumkowo, tak, na ten węzeł Dąbski i z ostatnich informacji około 12 milionów na, też wydaje nam się, że to dosyć duża kwota na ten zjazd przy Chociwlu na skrzyżowaniu ze drogą ze Świnoujściem. Politycy mają nadzieję, że w przeciągu 2 miesięcy obiecane pieniądze trafią do Szczecina. Pierwsi turyści z zarejestrowanego w Krakowie biura podróży Intertour, które w piątek ogłosiło niewypłacalność, wrócili do Polski. Kolejni przybędą do kraju dzisiaj, 7 i 12 sierpnia. Autokarami wysłanymi przez samorząd województwa małopolskiego wyruszyło do Polski 69 osób. 24 turystów z Bułgarii dotarło wczoraj późnym wieczorem do Krakowa, skąd część z nich busami wyruszyła w dalszą drogę do Jaworzna i Katowic. Pozostali turyści, to jest 45 osób z Czarnogóry i Chorwacji, wrócą do kraju dzisiaj. Opóźnienie w ich powrocie związane jest z awarią autokaru w miejscowości Szybenik na Chorwacji. Dla tej grupy zorganizowany został transport zastępczy. Za granicą pozostaje jeszcze 104 klientów biura. Będą oni wracać autobusami do Polski 7 i 12 sierpnia. Łącznie za granicą przebywały 173 osoby wysłane na wakacje przez Intertour. W piątek zarejestrowane w Krakowie biuro podróży Intertour złożyło do marszałka województwa małopolskiego oświadczenie o niewypłacalności. Biuro posiada gwarancję ubezpieczeniową dla organizatorów turystyki wystawioną przez Towarzystwo Ubezpieczeń Interpolska S.A. Środki z tej gwarancji pokryją koszty powrotu turystów do kraju. O zwrot wpłat mogą się starać także osoby, których wycieczki nie doszły do skutku. Według wstępnych informacji takich osób jest około 250. Wszelkie informacje na ten temat i formularz zgłoszenia szkody z umowy gwarancji ubezpieczeniowej są dostępne na stronie www.małopolskie.pl. Wielkimi krokami nad Polskę nadciąga kolejna fala tropikalnych upałów. W sobotę na termometrach zobaczymy nawet 39 stopni Celsjusza. Lekarze apelują o rozsądek i unikanie wysiłku w najgorętszych porach dnia. To dobra wiadomość dla wszystkich miłośników tropikalnych klimatów. Przed nami pogoda z ekstremalnymi temperaturami. Do najbliższego weekendu słupki rtęci będą rosły od 1 do 2 stopni Celsjusza dziennie. Wszystkie dni, z wyjątkiem środy, powinny być słoneczne i pogodne. W nocy temperatury zbliżą się nawet do 20 stopni Celsjusza. Kulminacja upałów przewidywana jest na piątek, sobotę i niedzielę. Wtedy temperatury w wielu miejscach w Polsce mogą osiągnąć 38, a może i nawet 39 stopni, czyli zbliżymy się do rekordów, które były mierzone w ciągu ostatnich przynajmniej 80 lat. Wysokie temperatury wiążą się z gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi, jednak te według synoptyków mogą się pojawić dopiero pod koniec przyszłego tygodnia. Na razie będzie spokojnie, a lokalnie tylko zagrzmi. Wygląda na to, że będzie to takie ochłodzenie, że z 38-9 stopni będziemy mieli w poniedziałek 30-29, więc no, pytanie, czy to jest duże ochłodzenie, czy nie. Zjawiska ekstremalne jak najbardziej mogą się pod koniec tygodnia już pojawić, ale na razie nie wygląda to jeszcze na tą chwilę bardzo groźnie. Trwający kilka dni upał oznacza duże obciążenie dla organizmu. Szczególnie dotyczy to najmłodszych i najstarszych osób. Lekarze w pierwszej kolejności radzą. Powinniśmy wypijać zdecydowanie więcej płynów, pół do jednego litra nawet więcej, niż normalnie wypijamy. Ale szczególnie osoby starsze, które bardzo często przyjmują leki na nadciśnienie tętnicze, w tym również leki moczopędne, powinny zdecydowanie skonsultować ze swoim lekarzem ewentualne suplementowanie elektrolitów dodatkowych, ponieważ część z tych leków wypłukuje ważne elektrolity. Poza tym powinniśmy pamiętać o przewiewnym, jasnym ubraniu i odpowiednim nakryciu głowy. Chronić głowę przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym, no i unikać tych najbardziej niebezpiecznych godzin. To są godziny między 11, 12 a 15. Jeżeli nie mamy bezwzględnej potrzeby, unikać wychodzenia na zewnątrz i nasłoneczniania.
Z pewnością wysokie temperatury zachęcą wielu z nas do spędzenia wolnego czasu na plaży. Czapka na głowę, okulary, no i pamiętać o jakimś ręczniku. Głowę trzeba chronić niestety przed pałami. Smarujemy się przed wyjściem na słońce kremem z wysokim filtrem. Poza tym to właśnie omijamy jakieś takie południowe upały, kiedy słońce świeci najostrzej. Na szczęście na plaży jest troszeczkę wiaterek, więc troszkę nas to chłodzi, a z dziećmi wiadomo, trzeba troszkę unikać słoneczka, więc chodźmy sobie na spacerek. A wszystkim tym, którzy nie są miłośnikami wysokich temperatur, proponujemy. Jeżeli ktoś ma możliwość, nie musi uciekać do piwnicy, jak powiedziałem wcześniej, może pojechać albo wysoko w góry, gdzie będzie na pewno przyjemniej, bo temperatura będzie oscylować w granicach 20 paru stopni, albo właśnie nad morze, gdzie powietrze będzie schładzane przez jeszcze cały czas zimny Bałtyk. A o tym, ile stopni będzie w poszczególnych regionach Polski, powie nam już za chwilę Julita Przyczka. Ja zapraszam Państwa na kolejne wydanie Informacji Dnia o godzinie 10. Do zobaczenia. Szczęść Boże, Julita Przyczka. Witam Państwa bardzo gorąco i zapraszam na prognozę pogody. Nad wschodnią i środkową Europą dominują pogodne i stabilne układy wyżowe. Niże atmosferyczne zalegają nad Atlantykiem. We Francji, Niemczech, a także na Bałkanach dziś słonecznie, choć deszczowo. W pozostałych krajach sucho i upalnie. Od 20 stopni Celsjusza w Londynie, około 33 w rejonie Berlina, Warszawy oraz Wiednia, do 38 we Włoszech. I zmieniamy mapę. W naszym kraju kontynuacja letniej aury, na ogół bezchmurnie i bez opadów, z temperaturą bliską 30 stopni i więcej. Ulgę może jednak przynieść umiarkowany wiatr z południa. Ciśnienie wyniesie około 1017 hektopaskali i powoli zacznie spadać. A już teraz więcej szczegółów. Zapraszam.